Kochane dzieci z przedszkola Mini College, moje ciekawskie i niezawodne elfy doniosły mi, że jesteście naprawdę niesamowici. Szukając wyjątkowych przedszkoli, wasze wydało mi się nadzwyczajne. Domyślam się, że jestem wam dobrze znany, a zwłaszcza w tym świątecznym okresie niecierpliwie wyczekiwany. Czy domyślacie się, kim jestem? Tak, to ja, Święty Mikołaj. Wesoły grubasek w czerwonym kubraczku z długą siwą brodą i workiem pełnym prezentów, który pomieści niespodzianki dla wszystkich dzieci. Zimowy czas to dla mnie nie lada wyzwanie. Razem z elfami sprawdzamy listę, na której znalazły się grzeczne dzieci. Sprawdzamy, o czym marzą i co chciałby znaleźć pod świątecznym drzewkiem. Tak, tak, kochani. Każde z was jest co jakiś czas odwiedzane przez moich pomocników, zielone elfy. Nie widzicie ich, bo są bardzo malutkie. Na czas odwiedzin zdejmują też dzwoneczki z czapeczek, aby przypadkiem nie zwróciły waszej uwagi, a przede wszystkim nie obudziły was, gdy słodko śpicie. Gdy już cała lista jest gotowa, razem z elfami i zimowymi stworkami zabieramy się w Mikołajowej Fabryce Zabawek za przygotowywanie waszych prezentów. Och, uwielbiam ten czas. Przygotowujemy prezenty i ozdoby świąteczne. Jest wtedy bardzo kolorowo i zabawnie. Zwłaszcza jak małe elfy przez pomyłkę i swoje gapiostwo. A uwierzcie mi, musicie wiedzieć o tym, że są z nich niesamowite gapcie. Zaplątują się w łańcuchy światełek i nijak nie mogą się z nich wyplątać. Raz nawet elf wierci piętek. Tak zawzięcie próbował rozwiązać supełek z lampek, że sam się w nie zakręcił i wyglądał jak świąteczna choinka. Ale już dość o nas. Kochane dzieci, wiem, że w przedszkolu jest cała masa ciekawych rzeczy do zrobienia. Panie dbają o to, abyście się nie nudziły. I zabawy, i pomysłowe gry, które przygotowują specjalnie dla was, są naprawdę wspaniałe. Bardzo lubię, kiedy się śmiejecie i wesoło spędzacie czas razem z waszymi ukochanymi paniami. Pamiętajcie, kochane dzieci, że grzecznym należy być nie tylko w domu, ale również w przedszkolu. O, i zjadajcie obiadki i suróweczki, koniecznie, byście byli zdrowi. A teraz powiedzcie Świętemu Mikołajowi, ale tylko prawdę. Czy grupa Mali Odkrywcy była grzeczna? Czy na pewno? Widzę, że wszystkie dzieci były grzeczne, więc prezenty muszą być koniecznie. Wczoraj, podczas gdy wy słodko spałyście, ja ciężko pracowałem i prezenty dostarczałem. Ale, moje drogie dzieci, powiedzcie mi, czy pani dyrektor Ania była grzeczna? Wydaje mi się, że ktoś tu jeszcze na prezent zasługuje. Pani Renatka, pani Sylwia? Zaraz, bo mi coś tu elfy szepczą. Są aż dwie pani Sylwie. Pani Roxana, pani Ewelina opiekują się wami każdego dnia. Myślicie, że Mikołaj coś dla nich ma? Drogie dzieci, miłe panie, Mikołaj śle wam pozdrowień moc i prezentów zostawiam wam cały kosz. Wsiadam na mesanie i mknę dalej, bo inne dzieci też czekają i na mnie niecierpliwie wyglądają. A teraz głośnie mnie pożegnajcie i za rok znów na moje przyjście czekajcie. Ho, ho, ho!